Dziękuję. Teraz pan Zbigniew Kuźmiuk. Bardzo. Ja także chciałbym podziękować panu komisarzowi za prezentację tego projektu budżetu na 2024 rok, a zwłaszcza za, za to zapewnienie, że te priorytety wynegocjowane w czasie kształtowania wieloletnich ram finansowych będą w ramach tego budżetu realizowane. Natomiast sam pan komisarz zauważył dwa ważne, ważne problemy, mianowicie ten problem odsetkowy, bardzo po, po, poważny, i on niewątpliwie będzie się kładł cieniem na, na realizacji budżetu. No i druga kwestia, niezwykle ważna, ona nie ustanie, to jest pomoc Ukrainie fundusz związany z wojną na Ukrainie, to jest kwestia pomocy Temu krajowi, ale także tak zwanym krajom frontowym, które ponoszą gigantyczne obciążenia związane między innymi z klasycznymi uchodźcami wojennymi. Ta sprawa do tej pory nie, nie była uregulowana, w zasadzie jest finansowana marginalnie. Moim zdaniem w dłuższym okresie czasu tego utrzymać się nie da. I druga kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest sprawa środków na wspólną politykę rolną i kwestia bezpieczeństwa żywnościowego. Jak pan komisarz wie już w połowie tego roku w zasadzie ta rezerwa kryzysowa w rolnictwie w tym roku będzie w pełni wykorzystana. To jest związane z destabilizacją rynków surowców rolnych, także w krajach frontowych, no a także z klęskami żywiołowymi, z którymi mieliśmy do czynienia. W Tej sytuacji wydaje mi się, to znaczy, jeżeli chodzi o warunki w następnym roku, wszystko wskazuje na to, że one będą bardzo podobne, ta w rynkach surowców rolnych będzie postępowała, bo taki cel ma Rosja jako element wojny hybrydowej i w związku z tym ta nadzwyczajna pomoc dla, dla rolników oprócz tradycyjnych środków w postaci dopłat bezpośrednich czy tego drugiego filaru wspólnej polityki rolnej po prostu będzie potrzebna. No i mam dwa szczegółowe pytania. Pan komisarz prawdzie pokazał na tej prezentacji ten duży margines w płatnościach w wysokości 30 miliardów i mówił o, o, o jego istocie, ale jeżeli to jest możliwe, to chciałbym, żeby pan komisarz wyjaśnił, dlaczego tak duży margines tutaj się pojawia. No i wreszcie wyraźne zmniejszenie środków na płatności w dziale 2a. Z tego, co się orientuje, zapotrzebowanie na te płatności zgłosiły kraje członkowskie na prawie 50 miliardów, no, a tutaj mamy dwadzieścia kilka miliardów. To jest rozbieżność bardzo poważna i wydaje mi się, że nie do utrzymania. Dziękuję bardzo. Thank you. Next is Dimitrios Papadimoulis. A teraz pan Papadimoulis z ramienia Lewicy. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Drogi panie komisarzu, dziękuję za przybycie, za przedstawienie nam projektu budżetu wspólnie z zespołem. W każdym razie propozycja przez państwa złożona jest bardzo rozczarowująca w porównaniu z tymi wytycznymi, które przyjęliśmy na plenum kilka tygodni temu. Po pierwsze, dlatego że mamy coraz mniej środków. W porównaniu z PNB z, z 1 do 1 przeszliśmy do 1,07. To, co Państwo określają jako nominalne zwiększenia, to tak naprawdę są cięcia. To, czyli mamy cięcie w wysokości 2,2%. ,2%. To już jest prawie, to są prawie działania deflacyjne, ale uwzględniając jeszcze rezerwy, to tak naprawdę 1,4 wynosi ten spadek. W oparciu o szacunki komisji inflacja jest obliczona na 23 rok, na 6,7, a na rok 24 szacuje się 3,1. A więc de facto spadek inflacji. Ponadto komisja się spóźnia, jeśli chodzi o przedstawienie yy, przeglądu WRF, co jest czymś bardzo pilnym i wszystkie to opóźnienia związane z preliminarzem budżetowym, to dla nas tu w parlamencie jest ze sobą, według nas w ramach to wszystko bardzo ze sobą powiązane, więc myślimy, że przegląd WRF nie będzie na wysokości celów, które sama komisja wyznaczyła i rada potwierdziła. Bez pieniędzy nie można tych celów będzie zrealizować. Przytoczę parę przykładów. Mamy do czynienia ze Spadkiem, jeśli chodzi o transformację cyfrową o 3,1%. I ta część, jeśli chodzi o programy Connecting Europe, to tu spadek wynosi 70%. Mamy też mniej pieniędzy na klimat, na program LIFE na programy na rzecz spójności społecznej mamy też cięcia jeśli chodzi o pomoc humanitarną 6,5% spadek pieniędzy na pomoc przedakczy przedakcyjną a więc te Propozycje są bardziej zbliżone do stanowiska Rady w porównaniu z programem, który przyjął Parlament. I dlatego zastanawiam się, jak Państwo będą mogli wywiązywać się z tej obietnicy, bo powiedział Pan, że chcecie być takim uczciwym brokerem, uczciwym pośrednikiem. Jesteście tak naprawdę najbliżsi tym, którzy w Radzie chcą zaciskać pasa. Dziękuję bardzo. Pan komisarz. Ja tak naprawdę jestem bliski prawdzie i rzeczywistości 2% zwiększenia, nie mniej nie więcej i musimy teraz ten kocyk poszerzać. Mam nadzieję, że to będzie taki dzwonek alarmowy. Państwo w Parlamencie już 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 nie śpią, wyście już się już obudzili, ale to po prostu nie wystarczy mówicie o cięciach z uwagi na inflację. No tak, prawda, ale ja nie mogę ignorować faktu, że mamy ustalenia to indeks indeksowanie, które wynosi 2% i musimy jakoś się z tym sobie z tym poradzić. Ja oczywiście też nie jestem szczęśliwy tak samo jak państwo, ale chodziło o to, że no chcemy jak najwięcej zrealizować. Słusznie państwo zauważyli, że nasza elastyczność właściwie została już w pełni wykorzystana, wyczerpana. I już trzy lata temu, kiedy patrzę tutaj w kierunku pana Fernandesa, Wszyscy Państwo ostrzegali, że coś takiego wystąpi i rzeczywiście ma to miejsce, i to był wynik negocjacji, i tu właśnie wylądowaliśmy, a nie w innym miejscu. I dlatego